obok mnie trener reprezentacji. Panie trenerze, wyszedł pan przed momentem z szatni. Co pan powiedział chłopakom? No co można powiedzieć w takiej chwili? To wiadomo, że to trzeba chwilę przełknąć taką końcówkę przede wszystkim meczu. Natomiast no, ja musiałem podziękować i bardzo chciałem im podziękować za to, bo zostawili serce na boisku. Natomiast no, trzeba się troszkę zastanowić nad pewnymi elementami, które są proste, które nie mogą się zdarzać na tym poziomie, bo trzeba się ich wyzbywać i tam było parę takich rzeczy. Szczególnie jeżeli chodzi o początek meczu, bo za bardzo biegaliśmy za rozgrywającymi w obronie portugalskimi i oni nas, no można powiedzieć, że cały czas ukarali przez koło i tego było za dużo, takich pozycji, nie wolno tego robić. W drugiej części, wychodząc na prowadzenie w tym meczu, widząc, że no rzeczywiście już ręce się trzęsą Portugalczykom w domu, trzeba było trochę więcej kontroli nad tym spotkaniem i po prostu w tym momencie ich przy sobie odobić. I tego nam zabrakło. Tam były pozycje oczywiście, bo był i karny, było i sam na sam w kontrze. Był karny na Morycie, kiedy wbiegał i dostał piłkę na 6. meczu. Oczywiście nie gwizdnięty, na to normalne na wyjeździe. I to są takie rzeczy, które później w końcowym efekcie nie pozwalają nam wygrać tego meczu. Właśnie, te 3 błędy w końcowych chyba 5 minutach, to one zaważyły ostatecznie. Tak, te błędy, oczywiście, ale zawsze są jakieś błędy. Po obu stronach były błędy, natomiast też trzeba było się lepiej zachować w obronie, kiedy Duarte szedł na krzyżówce w prawą stronę i trzeba było tam po prostu, myśmy mieli założenie, żeby domykać, jeżeli ktoś może rzucać to prawe skrzydło, a nie on po rzucie z tyłu. Także tutaj no, jest dużo takich elementów, natomiast też było bardzo dużo pozytywów. Które w tym meczu właśnie spowodowały to, że myśmy wychodząc tam było z minus 3 czy 4 na 2 bramki do przodu, no byliśmy na fali wznoszącej, tylko to jeszcze nie świadczy o tym, że mecz się zakończył i tu trzeba po prostu lepiej końcówki rozgrywać. No właśnie, rzuciliście ponad 70 bramek w poprzednich meczach, ale zabrakło tej jednej, tej najważniejszej. Czego jeszcze brakuje temu zespołowi, żeby w tych najważniejszych momentach wygrywać? Na pewno zawodników na kluczowych pozycjach, którzy potrafią zmienić losy spotkań, ale nie muszą do tej roli dorosnąć. U nas ogólnie troszkę brakuje wszechstronności. Paru zawodników ją ma, ale na tych kluczowych pozycjach musi być tego więcej i w tym kierunku musimy iść jako dyscyplina. Bo chyba takie jest moje odczucie, bardzo subiektywne. Martwi to, że najbardziej odpowiedzialny jest najmłodszy w drużynie. Ci starsi biorą na siebie odpowiedzialność, ale są nieskuteczni, niefrasobliwi, tak możemy powiedzieć? Nie do końca niefrasobliwi, tylko czasami podejmują złe decyzje, ale to jest związane właśnie z no, tak zwanym takim brakiem wszechstronności troszkę, ale no, to trzeba zmieniać, to jest proces, to trochę dłużej trwa, ale te chłopaki potrafią grać, tylko akurat w tym momencie skończyło się to dosyć bardzo gorzkim remisem, natomiast oni grać potrafią. Ale nie będzie okazji pokazać tego na Mistrzostwach Świata, panie trenerze, co dalej? No to trzeba się zastanowić, a teraz na gorąco po tym meczu to ciężko mi jest oczywiście powiedzieć. Dzisiaj idzie dalej, trzeba będzie się zastanowić nad tym, jak ta kadra będzie dalej budowana, ten zespół będzie wyglądał. Także jest dużo znaków zapytania, ale też jest dużo młodych chłopaków, którzy się pokazali z dobrej strony. Oni się muszą rozwijać, ale muszą być też wsparci następnym pokoleniem. Rozumiem, że pan ciągle tej pracy się podejmuje. Tak, ja oczywiście z mojej strony jak najbardziej, natomiast to wszystko się oczywiście wyjaśni teraz w tym okresie przy analizach po tym turnieju. Kolejny cel, rozumiem też, że to Mistrzostwa Europy, powiększone, trochę łatwiej będzie się na nie pewnie dostać, ale to nie znaczy, że te kolejne miesiące nie będą pełne pracy. Tej pracy przede wszystkim w klubach, czy to będą dłuższe zgrupowania, czy w ogóle ma pan jakiś plan? No, oczywiście, że tak. No, to musi być przy współpracy z trenerami klubowymi, bo tylko tak jesteśmy w stanie coś ruszyć, dlatego że na samych zgrupowaniach reprezentacji to jest niemożliwe ze względów czasowych, także to wszystko wspólnie musi się odbywać i mam nadzieję, że to będzie szło w tym kierunku. Będzie pan jakoś jeszcze odmładzał tę drużynę, biorąc pod uwagę te kolejne imprezy? Zastanawiam się i pewnie też kibice się zastanawiają, czy to nie byłoby lepsze? Pewnie tak, ale to jest związane z tym, jeżeli jest jakiś chłopak, a bardzo na to liczymy, który się pokaże albo z młodzieżówki, albo nawet jeszcze z niższych kategorii wiekowych, który będzie w stanie nam pomóc, to oczywiście tak i będziemy się starali dawać im szansę w jak największej mierze. Największe reprezentacje miały te problemy zmiany generacyjnej. Jest ktoś, na kim się pan wzoruje? Myślę, że nie ma czegoś takiego konkretnego, ale ja znam wielu kolegów ze Szwecji, którzy mieli przez parę lat problemy. Zresztą oni z nami przegrywali eliminacje i nie jeździli na duże imprezy. Zachowali spokój, ale oni są z tego znani. I dalej pracowali nad tym, co mają w lidze, nad współpracą trenerów z trenerem kadry, trenerów klubowych, nad tak zwanym procesem szkolenia, ale nie ma co zwalać wszystko na system szkoleniowy. Tutaj trzeba się po prostu zabrać za też indywidualny trening.
Także to wszystko polega na systematyczności, na mądrym zarządzaniu w związku i mam nadzieję, że nam się to uda. To tak na koniec jeszcze, co pan na to? Krzysztof Lijewski w rozmowie z Pawłem Kotwicą powiedział, jeśli przegramy, cofniemy się do sportowego średniowiecza. No Krzysiek ma oczywiście rację, no co ja tu mogę dodać, natomiast z drugiej strony też można odwrócić tę sytuację i można było jeszcze zagrać i pomóc tej kadrze w wielu momentach, także pewne rzeczy fajnie się komentuje, ja go rozumiem, ale zostawmy to. Zrobiliście wszystko, co mogliście? Nie do końca, jeżeli nie skończyło się to sukcesem, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, natomiast zrobiliśmy bardzo dużo i zabrakło tej przysłowiowej kropki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.